chciałem kilka słów powiedzieć na temat słowiańskiego demonu ubóstwa, czyli on się tak krótko nazywa bieda. Bardzo ciekawy demon, bo bieda to taki słowiański demon, którego dawniej obawiano się szczególnie bardzo mocno. Przynosiło nie tylko ubóstwo i biedę, ale także różne zgryzoty, nieszczęścia, które bardzo często z biedą były związane. Wiele było w dawnych czasach demonów, które źle życzyły człowiekowi. Przeważnie bestie te miały chrapkę na ludzki strach, a czasem również na ludzkie mięso. No i wśród ówczesnych potworów były też takie, które żywiły się złymi uczuciami i złymi myślami, które sprytnie tak na marginesie podsuwały swoim ofiarom. Inne demony z kolei żerowały na snach i na jakichś najgłębiej ukrywanych lękach. No i w tej całej plejadzie złych istot żyjących tylko po to, by dokuczać ludziom, były takie, które za cel obrały sobie zsyłanie na nieszczęśników pecha i nieszczęście. I w dawnych czasach biedę klepało się na wsiach, w miastach, miasteczkach i gdzie tylko się w ogóle dało. Ludzi nie stać było na zbytki, a bardzo często biedacy nie mieli w co się odziać i co do gara włożyć. Stan taki miał wiele przyczyn, często niezależnych od mieszkańców wsi i miast, bo istniał nieurodzaj, przeciągająca się zima, choroby, czy w końcu chciwy właściciel ziemski, zwykły pech potrafiły naprawdę skutecznie uprzykrzyć człowiekowi życie. Oczywiście nierzadkim źródłem było też lenistwo albo zwykła głupota gospodarzy, no i w takich przypadkach wymyślali oni przeróżne wymówki i wykręty, by ten stan rzeczy wytłumaczyć. Obarczali winą za niedostatek wszystkich i wszystko z wyjątkiem siebie. Jedną z takich wymyślonych, pochodzących ze świata dawnych wierzeń przyczyn niedostatku w domu był właśnie demon zwany biedą. Był to taki potwór złośliwy, potwór nieustępliwy i gdy wypatrzył sobie ofiarę, trzymał się jej praktycznie do samego końca. Bieda, podobnie jak cała masa innych demonów, funkcjonowała w wyobraźni ludzkiej jako stara kobieta, do tego taka chuda i sucha jak gałąź i w ogóle wysoka jak szczapa. No, w takiej postaci wędrowała sobie po świecie, szukając ofiar, do których mogłaby się wprowadzić. Gdy upatrzyła sobie takiego biedaka, przyjmowała inną postać, często niepozorną, niezauważalną. Mogła się zmienić w patyk, w kamień, mysz, motyla, czy w jakiś inny drobny przedmiot, tak by zainteresował on kogoś z mieszkańców domu. No, bywało, że bieda trafiała pod strzechę w postaci zwykłego kwiatka zerwanego przez dorastającą pannę, czy jako drewno zbierane na opał. Mógł to być nawet garnek lub łyżka, niby to przypadkiem zgubiona, przy drodze przez nieostrożnego wędrowca. Gdy istota trafiła już pod strzechę, bardzo trudno było się jej pozbyć z domu. Palenie, wyrzucanie czy zakopywanie tego, w co zmienił się potwór, praktycznie nic nie dawało. I ten przedmiot był taką rzeczą przeklętą, był niezniszczalny i zawsze wracał do właściciela. Stare podania głosiły, że jednym sposobem na pozbycie się biedy było przekazanie jej innej osobie, najlepiej nielubianej, z którą miało się jakieś zatargi. Życie w ogóle z biedą w jednej chacie, jak się zapewne domyślacie, nie było łatwe. Diablica zabierała gospodarzom wszystko to, czego było w nadmiarze, zostawiając jedynie tyle, by ofiary z głodu nie umarły. Gdy już się zadomowiła i zajęła należne jej miejsce w chacie, zaczynały się nieszczęścia. Nic tego, nic owego, zwierzęta domowe zaczynały chorować, w końcu też umierały, no pola trawiła susza, pożary, a w ogrodzie robiło się od żab, myszy czy innych szkodników. Co gorsza, demon sprawiał, że inni ludzie odwracali się od nieszczęśników dręczonych przez biedę. By tego było w ogóle mało, demon wysysał z udręczonych ludzi siły witalne tak, że ci nie mieli energii, by walczyć z nim o polepszenie swojego losu. Kiedy będziemy przechadzali się przez Mazury, to, bo Mazury w ogóle są takie dzikie, pełne magii, tam też jest dużo legend, podań, opowieści, to spotkacie się z taką właśnie legendą, że we wsi, jakich dziesiątki rozsianych było na Mazurach, mazurskich równinach, żyła rodzina chłopska, która starała się związać koniec z końcem ciężką i pełną trudów pracą. Ludzie ci bywali szczęśliwi prawie tak samo często, jak nękały ich zgryzoty. Czasem coś się udało, innym razem się nie poukładało. Typowe życie chłopa na dalekim Zadupiu. Pewnego razu nadszedł czas, by ruszyć na targ i sprzedać to, co udało się w szopie odłożyć, a było tego całkiem sporo. Dorodne warzywa i owoce, worki z mąką i kartoflami. Wyglądało na to, że los uśmiechnął się do wyrobników i nad ubogą chatą zaświeciło słońce. O poranku chłop z synami załadował wóz i ruszyli na targowisko do pobliskiego miasta. Naszym bohaterom szczęście sprzyjało i tym razem udało się im sprzedać niemal wszystko, cały przywieziony
towar. Po przeliczeniu zarobionych pieniędzy chłop uznał, że może kupić to i owo dla żony i pracowitych synów. Zaszedł więc do kramu z ubraniami, gdzie wybrał trochę nowych rzeczy i fikuśnych ozdóbek, które żona tak lubiła. Zakupił też wiele innych drobiazgów, które miały sprawić przyjemność dzieciakom. Już miał odchodzić, gdy zaczepiła go staruszka trzymająca w drżących dłoniach nieduży garnek. Bezceremonialnie wcisnęła mu naczynie do ręki i wymieniła niewielką kwotę, za którą za niego żądała. Chłop zastanawiał się, kręcił głową, drapał pod czapką. Nie pamiętał, by w domostwie potrzebowali garnka. Staruszka, widząc wahanie, dodała pospiesznie, że jeżeli dokonają transakcji, dorzuci do garnka śliczną srebrną łyżkę. Chłop pomyślał i wyszło mu to całkiem na dobry interes. Zapłacił babie, zabrał garnek, łyżkę i ruszył w drogę powrotną. I tu skończyło się jego szczęście. Gdy tylko wrócił do domu, rodzinę zaczął prześladować pech. Na początek synowie się rozchorowali, chłop musiał sam obrabiać pole. Następnego dnia przyjechał właściciel okolicznych ziem z informacją o konieczności podniesienia podatku od dzierżawionej ziemi. Gapił się przy tym na żonę chłopa z wywalonym jęzorem, a z większym nawet zainteresowaniem zerkał na dorastającą córkę. Co gorsza, te przeklęte baby wydawały się aż drzeć z radości pod tym obleśnym spojrzeniem. Chłop był wściekły, jak on nienawidził tego wymuskanego jełopa. Zaraz potem, jakby było mało kłopotów, zdechł koń z niewiadomych przyczyn. Co gorsza, krowy wydawały się równie chore i słabe. Dodatkowo przez całe tygodnie nie spadła kropla deszczu, co było dziwne, gdyż we wsi obok lało jak z cebra. Po kilku miesiącach chłop był bankrutem. Synowie wyjechali za pracą do miasta. Żona, która miała dość głodowania, przeniosła się do rodziny w odległej wiosce. W końcu biedak się załamał. Zebrał to, co mu pozostało i pojechał na targowisko, by sprzedać dobytek i przenieść się gdzieś, gdzie los mu będzie bardziej przychylny. Gdy dotarł na miejsce, pierwsze co zobaczył, to był wielki kram pełen towarów, zainteresowanych nimi ludzi. Pośród tego wszystkiego kręciła się staruszka, która zapamiętała z wcześniejszej wizyty w mieście. To ona sprzedała mu lichy garnek, ale teraz sama stała tam nie do poznania. Wymyta, że aż świeciła i te bogate ubrania na niej. Cholera, nie może być. Co za odmiana, mruczał chłop, pamiętając śmierdzącą, obdartą staruchę sprzed kilku miesięcy. Pokręcił się po bazarze i w końcu podszedł do kramu kobiety. Ta popatrzyła na niego z politowaniem, a gdy odchodził, zawstydzony, podeszła i zaciągnęła go na bok. Opowiedziała mu historię o tym, jak od chwili, gdy otrzymała w prezencie od nielubianego krewnego srebrną łyżkę, zaczął prześladować ją pech i okropna bieda. W końcu zrozumiała, że winę za to ponosi stary i wredny demon, który ukrył się pod postacią srebrnego puzderka. Miesiącami nie mogła się go pozbyć, wyrzucała łyżeczkę do ognia, wrzucała w lesie, do rzeki, lecz ta zawsze wracała. Okazało się, że jedynym sposobem na pozbycie się biedy jest przekazanie jej komuś innemu. Gdy zobaczyła wymizerowanego chłopa i to, co bieda z nim zrobiła, sumienie ją ruszyło i musiała wyjawić mu całą prawdę. Po rozstaniu z babą chłop zorientował się, że wśród przedmiotów, których się nie udało mu się sprzedać, jest właśnie ta paskudna łyżeczka, która teraz lekko drżała w jego dłoniach, zupełnie jakby chichotała z radości. Wracał więc chłop do domu pieszy i rozmyślał, co by tu z potworem zrobić. Aż tu nagle zatętniły kopyta i przemknął obok niego właściciel ziemski, ten cholerny, chciwy satyr, co mu żonę i córkę oczami rozbierał. Jeździec zatrzymał konia i zawrócił w stronę jadącego chłopa. Po chwili podjechał ze złośliwym uśmiechem, przypominając mu, że czas będzie za chwilę znów płacić, albo z ziemi wynocha. Zaśmiał się przy tym paskudnie i już miał odjechać, gdy chłop wpadł na pewien pomysł. Wyciągnął srebrną łyżeczkę i pomachał nią do jeźdźca ze słowami. Czy to nie pańskie srebro? Po drodze, żem znalazł. Jeździec zawrócił ponownie i zawołał. Jasne, że moje, dawaj to chamie. Po czym odgalopował, śmiejąc się z tego, że nawet teraz chłopa okpił. No oczywiście, jak się domyślacie, po kilku miesiącach okoliczne ziemie miały już nowego właściciela, a chłop znów jakoś sobie radził, czasem biedując, a czasami się ciesząc, jak to w ogóle z chłopami bywało.